Azela, co to było? A skąd ja mam wiedzieć, co to mogło być? Co to był za dźwięk? Słyszałaś to? Nie mam wiedzieć, słyszałaś to, nie? Nie, no echo poszło. No oczywiście, że słyszałam. Ktoś cię znowu przytarga. Czekaj, może to coś z mostem się stało. Co? Co to widzisz? Nie, czekaj, co to jest? Co to jest? To jest smok? To jest smok. Nie, to nie może być smok. To jest smok na bank. Ciekawe. Czekaj. Jeszcze. Ale my przecież wzięliśmy jajko. To pewnie jest tego smoka, czy nie? Jajko? A skąd? Nie wiem. Czekaj. Co mamy zrobić? Nie wiem. Przecież ten smok jest gigantyczny. Chwila. Gdzie masz to jajko? Gdzie jest to jajko? Gdzie to dałaś? Gdzie ty jesteś? No, w twoim laboratorium. Gdzie? Dobra, to jest dobry pomysł. To jest ciężkie. A jak ten smok nas zje? Nie wiem. Oglądałaś kiedykolwiek Jurassic Park? Chyba dwójka? Oglądałaś ten film? No taki film. Jurassic Park 2, tam było coś takiego, że przyszły dwa dinozaury po swojego młodego, więc jest szansa, bo póki my będziemy mieli to jajko w rękach, ten smok nam nic nie zrobi, więc jak je położymy, musimy szybko uciekać. Przecież nie dasz rady, to jest za ciężkie. Znaczy, ja też ledwo to niosę. Nie mamy teraz czasu na takie rzeczy. Potrzebujemy jakiegoś solidnego zejścia na dół. Czekaj, no po lianach nie zejdę, nie ma opcji, to upuszczę to jajko, a ten smok wtedy nas zabije. No nie ma opcji takiej, że w ogóle na Tarzana tam skoczy, nie. Musimy zejść normalnym zejściem. Azela! No poślizgnąłem się, no prawie spadłem! Nie, a ty się poślizgnąłeś. No tak. Chciałam, że już krzyczysz, że ja się poślizgnąłem. Nie, dawaj, co ty? Asekuruję się. No, super. Tu jest ślisko, tu nie jest ślisko, tu możesz zeskoczyć, albo lepiej nie skacz. No nie mam zamiaru skakać. Tylko co się z tym jajkiem stanie, to ten smog nam zaraz... Nie wiem, zniszczy całe domki, a o nas tu już w ogóle nie wspominam. Dobra, gdzie jest ten smok? Jest tam. Czekaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że się tak wiesz, tak... No to zostań z tyłu najwyżej. Czekaj, co mam? Łuką, ale to z łuku to nieładnie. Nie chcemy go atakować. Widzisz, czy ty widzisz, jaki on jest duży? Ty chcesz go jeszcze atakować? Dzień dobry. Ale wola, no. Ej, panie, halo! Czekaj, a może go spróbujemy nakarmić? Chwila. Czekaj, to ja spróbuję. Ja to jajko tu zostawiam. O, udało mi się Uważaj jeszcze troszeczkę, co? Bo... Zabrał to jajko? Nie, gdzie jajko? Tylko nakarmiłaś. Serio? Tak, no prawie mnie dźgnął tymi rogami. Trzeba uważać. Ja mam uważać? No, żebyś wiedział. Czekaj, ja mu rzucę to jajko. Nie, chwila, tylko ostrożnie. Zebrał? Zbiera. Czekaj. Wziął? Chyba wziął. Chyba zebrał. Czekaj. Jak on ryczy? Nie, chodź stąd. Ja się go... Nie odlatuje. No to jest bardzo dziwne, tak. Ja bym wolał jednak unikać kontaktu wzrokowego i jak najszybciej się stąd zabrać. O, ładne oczka. Nie wiem, może ja za bardzo panikuję. Azela, co ty robisz? Dobra, Karmel, proszę bardzo, Berry. Karmel, no masz. Ty, odleciał, dobra. O, kamień z serca po prostu. Nie wiem, już myślę, że ten smok nas zaatakuje. Czekaj, ale znasz ten gatunek? No, z drugiej strony, gdyby nas zaatakował, to by może powiedzieć tego, bo patrz, też ma takie rogi, tak podobnie wyglądają, to wiesz, zawsze... Przede wszystkim wziąć, a to... Nie, to przecież... Myślisz, po pierwsze, to jest... że łatwo się przestawić z ludzkiego, z elfickiego na ludzki? Dobra, już mnie... Po pierwsze, mniejsza z tym, po drugie, to jest ten mniejszy smok, ten duży jest dalej tam. Poza tym... Przecież odleciał, mówiłam ci, to jak jest dalej tam? Nie ma go już. Jak odleciał? Nie odleciał! Jak to nie odleciał? Ale nie, mi chodzi o tego... Jejku, jak on się nazywał? Wyrwiflak, czy jakoś tak, szkarłatny. Wiesz, szkarłatny, tak. No, to chodzi mi o tego. On przede wszystkim jest mniejszy. Co? Aha, nie pokazywałem ci dalej, patrz, tutaj jest... Ci wystaje tak... No tak, bo one zrobiły dziurę w dachu, Nie wiem, to już mówię mniejsze z tym. O, i tu jest ten duży smok, tak. Dobra, tylko, że... A właśnie, on dalej nie ten. On dalej nie ma imienia, byśmy musieli mu jakieś wymyślić. A właśnie, propos imienia. Jak ona się była? Biała furia. Jak jej dać na imię? Jejku, prawie mnie podniósł. Czekaj. A może, bo ty chciałeś coś
białym, tak? No, z białym, tak. A co jest jeszcze białe? Oprócz śniegu? Brzozy, brzoza! Brzoza? Nie! A co jest białe oprócz śniegu? Jest nad nami. Słońce? Nie. Nie, słońce nie jest białe. Nie no. A chmury, ale nie ma chmur nad nami. Ale co, że chmury? Chmura? Chmura? Chmurka! Odmień! Chmurka, chmura... No, w sumie ładna nazwa. W sensie imię, nie nazwa. Na imię, nie imię, musiałam imię. Nawet do książki wskazać. No ale książka by nam nie pomogła, to musi być oryginalne mówi? Imię. No to jest oryginalne, aha. No chodź. Proszę. No chodź. No trzeba jej powiedzieć, jak się nazywa, tak? Cześć, smoczku, cześć, cześć. Aha, chwila, przede wszystkim, ty jesteś głodna, tak? Proszę bardzo. Postanowiliśmy, że będziesz się nazywała Chmurka. I co? I to już, nie? Chmurka, czekaj. Aha, bo ja mam kulę, tylko kto ją bierze? Ja czy ty? Kto ją będzie wychowywał? Patrz na to, jaki duch się zachowuje, to ja ją sobie zostawię. Proszę, proszę, wyjdzie. Czekaj, ale dlaczego? Tak, no dlatego... No ale, co duch ma do tego? Może to nawet i lepiej, jakby mnie... A, dobra, jejku. No, ale jak... A patrz, byłoby gorzej, gdyby duch się zgubił i by było ich we dwoje. A jak duch się zgubi, a ja będę mieć chmurkę u siebie, to przynajmniej będzie wiadomo, gdzie duch jest. W sumie? Nie głupie. A właśnie, słuchaj, ja bym się teraz wybrał do stolicy, nie będziesz miała nic przeciwko? Byś tam zerknęła na różne właśnie smoki i tak dalej? Właśnie nie mam nawet, słuchaj, chodź tu, bo ja muszę tutaj, chodź. Co? No chodź, idę. Bo, no jak wiesz, w stolicy to musisz przejdzie, to jest, gdzie to czekaj, ja już zawołam Leona. Leon! No. Dobra, kiedy jesteś do tej stolicy? Teraz? No, za chwilę, bo właśnie co do tych smoczych wyścigów, ja ci o tym opowiadałem, nie? Czy nie? No to propos smoczych wyścigów, no to właśnie to ten mój przyjaciel Karol zaprosił i właśnie chciałbym tam polecieć, zobaczyć co i jak, więc wiesz. Wiesz co, no bo ja muszę tak szybko przygotować, bo jeszcze nie mam przygotowanych, żebyś mi zabrał rzeczy, to byś mi sprzedał, od razu bym hajsik dostała. A to jeżeli ja to sprzedam, to mi będą ufa... Aha, nie, czekaj, nie, to nie... To sprzedać, czekaj, nie kupić, tak, dobra, sprzedać, tak, nie kupić, dobra, to okej. Okay. Sprzedać. Ja zaraz szybko napiszę na kolanie papierze ten. O, tu masz ten, tu, o, proszę bardzo, tutaj dasz to. Dobra, certyfikat, rozumiem. Dokładnie, certyfikat. Ty karmisz... Ała, czekaj, karmisz tego ptaka w ogóle? Bo on tak na ziemi jest, kurczę, tak... Aha, bo to jest ten, co uratowaliśmy go, nie? Dobra, daj ten certyfikat. I co ja mam sprzedać w ogóle? No mówię, zaraz przygotuję. To wiesz to. Aha, okay. To ty i zaraz Leon przyjdź, a ja zaraz to ogarnę. Bo no ja już zawołałem Leona, znaczy no, nie wiem, no, czy się posłuchał. Okay. Dobra, Leon, czekaj, ja cię jeszcze tutaj nakarmię, proszę bardzo. Masz. Chwila, czy ja na pewno mam wszystko przy sobie? Smoczą kulę mam, to mi się nie przyda. Dobra, miecz mam, chyba wszystko, jedzonko. Gdzie ty jesteś? No jestem, co? Nie! Ja to mam zabrać ze sobą. To i marchewki. No ty sobie chyba żartujesz, że ja to mam zabrać ze sobą. Podzielę się. 50-50. Może być. Okej. Okay. Dobra, wszystko zapakowane. Poczekaj, ja jeszcze ci... Co? Nie, co jeszcze? Nie, spokojnie, tutaj, o. Ja mam wrażenie, że mnie tak plecy będą po tym bolały. Cicho, tu masz na drogę, proszę, dla Leona i dla ciebie. O, dzięki. No to dzięki. Znaczy, jak chcesz, to możesz oddać. Bo nie, ja przyjmę, z chęcią. No właśnie, tak. Chodź, Leon. Dobra. No to co, no to trzymaj się, opiekuj się tam smokami, pamiętaj, pilnuj, żeby duch nie uciekł. Jasne? Nie ma problemu. Przecież teraz już chyba nie powinien uciec, jak już to do chmury. Ja się tym zajmę, nie ma problemu. Jak to się mówi, easy. No dobra. Jak to się mówi, nie ma. Nie wiem, czy tak się mówi. Dobra, no to tak trzyma się w takim dobra, razie, to papa. Papatki. Żegnam. Dobra, Leon. I znowu w tę samą stronę.